Cześć. Dzisiaj zrobimy sobie taki stolik. Będziemy mieli szczególnie poza tym stolikiem jeszcze jeden. I w jednym i w drugim będziemy wykorzystywali sobie szyk kołowy. W tym drugim jeszcze będzie taka następna opcja, dlatego warto obejrzeć dwa te poradniki ze stolikami. Ogólnie w każdym stoliku jest coś innego, coś nowego. Wszystko jest bardzo przydatne. Tutaj będziemy tworzyli te nóżki, które tutaj widzimy na dole za pośrednictwem szyku kołowego i będzie takie to trochę nietypowe użycie szyku kołowego. No, nie zawsze tak to się robi, ale tak też można, więc w sumie wartościowa lekcja, tak żeby pokazać tak naprawdę możliwości, nie tylko takie trochę nietypowe wykorzystanie tego, tej funkcji. Dobrze, to tak, zaczniemy sobie od stworzenia nowej części klasycznie. Okej. Jak program będzie chciał współpracować, to będzie szybciej. I tak, na płaszczyźnie górnej, natomiast nieistotne jest to, jaka to będzie płaszczyzna. Ja robię na górnej, bo mi tak wygodnie. Robimy sobie, powiedzmy, o promieniu 200 taki stół. Promień dowolny. Ja to robię teraz z głowy i zgaduję te wymiary. Robię tak, żeby wyszło. Załóżmy, że blat będzie mieć przy 200, będzie mieć 5 mm. Załóżmy, że to jest 200 nie mm, tylko centymetrów. No tak, promień będzie mieć, raczej jak średnica będzie miała 2 metry, to 5-centymetrowy blat, no powiedzmy, że przejdzie. Co z tego, że nogi będą wtedy miały ponad metr, no nieważne, dobra. I teraz tak, mamy sobie taki stolik. I teraz tak, na przykład na płaszczyźnie prawej, obojętnie również na której, narysujemy zaraz nogi. Tylko teraz tak, zanim narysujemy nogi, chcemy pokazać nam tutaj tymczasowe osi, czyli będziemy mieli już tutaj oś tego koła, widzicie? I tak, na płaszczyźnie prawej rysujemy sobie tutaj nogi. Nogi są takie, zaczyna się od góry, powiedzmy idzie gdzieś tak tyle w dół, idzie troszeczkę w ten sposób i dochodzi do tego i wraca tu. To jest mniej więcej taka noga. Do tego potem będziemy jeszcze dorysowywali te listwy, która jest dalej. Natomiast na początku musimy sobie ten fragment wyciągnąć, więc zaznaczamy ten szkic. I teraz tak, nie wyciągamy tego na odległość, bo to jest narysowane na płaszczyźnie, która jest przecina również środek. Także zamiast rysować, znaczy wyciągnąć na odległość, potem w drugą stronę, w drugim kierunku wyciągać, prawda? To robimy sobie zamiast na odległość, robimy sobie symetrycznie od płaszczyzny. Dzięki temu to będzie wyciągało na dwie strony tyle samo, jak widzicie. O. Wyciągnijmy to sobie na przykład na 6, tak jak tutaj może być. Dobra. Akceptujemy to i do tego również dorysujemy na tej samej płaszczyźnie dorysujemy sobie prostokącik styczny z tym od tego punktu samego na dole i do środka w ten sposób. Niech ta listwa ma, załóżmy, też 6 w porządku. Niech ona będzie trochę wyższa, niech ona ma na przykład 8, a wyciągniemy ją na 5, bo tam jest takie lekkie wcięcie w tym stoliku. Jak zwróćcie uwagę tutaj ta listwa nie dochodzi do samego tego, tylko do samego krawędzi tej nogi, tylko jest szparka. To tak, wyciągamy sobie to, tak samo nie na odległość, tutaj będzie już ładnie widać, tylko symetrycznie od płaszczyzny, tym razem na 5. Akceptujemy to. Mamy coś takiego, super. Zaznaczamy teraz z kontrolem te dwie funkcje, te dwa wyciągnięcia. Robimy sobie szyk kołowy. Zaznaczamy tutaj tę nogę, znaczy tę oś i robimy sobie na początku tutaj 360 stopni, jeżeli tak jeszcze nie mamy. A następnie robimy sobie 4 powtórzenia. Jak widzicie, będziemy mieli od razu 4 nogi. To się nałożą te szkice na siebie, ale to niczemu nie przeszkadza. I mamy, widzicie, od razu 4 nogi, super. Taki był cel. Następną rzeczą, którą zrobimy, mogą być już tak już, żeby było pięknie, nóżki możemy do tego dorobić. Tutaj już widzicie, do osi nam ściąga. Jak nam ściąga, to możemy sobie na tej osi to zrobić. Zrobić sobie taką nóżkę, naprawdę nieistotne, jak ona będzie. Wyciągnąć ją na milimetr, na przykład tutaj na jeden. O. Kliknąć OK. I teraz tak samo tę nóżkę. Jak ona jest zaznaczona tutaj, prawda, robimy sobie również szykowy, tak by mogłem zrobić wcześniej, no. Bez żadnego problemu. Zaznaczamy również na to 4 razy, ok, akceptujemy i
Mamy cztery nóżki. Ostatnią rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, jest zrobienie blatu pod tym stołem. W tym celu robimy sobie nową płaszczyznę. Bardzo szybki dzisiaj projekcik mamy. Nową płaszczyznę i tak naprawdę w odniesieniu od tej do tego dołu stołu odsuwamy to sobie na przykład na tyle, może jeszcze trochę. Dajmy na to tyle. Akceptujemy to i teraz tak, tworzymy sobie widok przekroju. Możemy mieć widok w ten sposób przekroju od dołu, albo kliknąć sobie tutaj i mieć wtedy widok przekroju od góry. Jak wolicie. Mi na przykład jest wygodnie w ten sposób, widząc to od góry, więc akceptuję. Teraz mam przekrój i mam tę płaszczyznę. Na tej płaszczyźnie tworzę sobie szkic. Środek układów współrzędnych mamy tutaj w środku. To jest bardzo wygodne, bo wtedy od tego środka układów współrzędnych możemy sobie narysować koło, które istotne, żeby nie było styczne do tego w ten sposób, tylko żeby trochę wystawało. Widzicie, żeby ono było tutaj. To nam się nie przeciągnie tutaj, jak widzę, w tym przekroju. W związku z tym rysujemy sobie dowolne koło, zaznaczamy sobie na przykład tę oś, znaczy tę krawędź, to i nie możemy. To może nie, to może ten punkt tutaj i to i też nie możemy. Ale to uparte jest. Jakby to zrobić? Bo ogólnie w SolidWorksie fajne jest to, że tak naprawdę mamy bardzo wiele możliwości ustawiania tego wszystkiego, prawda? I możemy sobie na przykład ustawić jakąś większą średnicę, możemy tą średnicę patrzeć. Na przykład ja teraz to zrobię w bardzo prosty sposób, jak tutaj nie chcę mi się nic łapać, nie wiem w sumie czemu. Znajdźmy sobie odległość, to jest taka fajna opcja, potem oceń, zmierz i możemy sobie tutaj zaznaczyć x, y, z i w osi x-ów zobaczyć odległość od tego do tego. Odległość w tym naszym przypadku ma 127,1 od jednego do drugiego, więc jeżeli tak, to jak wyciągniemy sobie na 127,1, no to zrobimy sobie ten szkic, że będziemy mieć tyle dokładnie. 27,1, to on teraz powinien być przyległy. O, widzicie, on teraz jest przyległy, no prawie jest przyległy. Można sobie to wyciągnąć trochę więcej, 128 na przykład. No i wtedy już mamy, już wchodzi na to. Będzie jak to skręcić, nie? Wychodzimy z tego, wyciągniemy sobie to również na 5. Teraz co lepsze, wyciągniemy to w górę. Jak wyciągniemy to w górę, nam to się nie pojawi na razie, przez to, że mamy widok przekroju włączony. Widzicie? O, znikło. Wychodzimy z widoku przekroju, dopiero wtedy widzimy wszystko już ładnie, cały stolik. Jeszcze możemy sobie zrobić tak, żeby było ładnie. Możemy sobie zaokrąglić, tak jak to robiłem wcześniej, z szybą. Tak tutaj tak samo możemy sobie zaokrąglić blaty. Przynajmniej ten jeden blat na górze. Pewne zaokrąglenie, pierwsza ściana, druga ściana oraz trzecia ściana. Mamy zaokrąglenie, super. No i to w sumie tyle. Także dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, to wiecie co zrobić. Serio, ja dzisiaj taki zmęczony jestem, ale jakoś mnie ten dzień dzisiaj strasznie, nie wiem, zmęczył. Także do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!